Hello, e, witam wszystkim e, Dzisiejszy odcinek będzie e, krótko e, na temat tego jak zacząć e, grać na akordeonie Dostaję pytania jak, e, od czego zacząć e, co jest ważne co jest mniej istotne e, jak akordeon kupić i tak dalej, tak dalej Spisałem sobie pokrótce e, najważniejsze punkty które uważam, że na początek które chcielibyście wiedzieć na karcie. Jak zacząć grać? Pierwszy punkt to zacząłbym od wyboru Akordeonu. My oczywiście musimy grać na jakimś akordeonie, i teraz, jeżeli zakupimy zły akordeon, będziemy się męczyć na nim, prawdopodobnie rzucimy szybko naukę gry na akordeonie, więc bardzo jest istotne, żeby kupić nie za drogo. Dobrej jakości akordon, który by miałby piękne brzmienie, na którym byśmy mogli wygodnie grać. No i który by służył przynajmniej na rok. Przynajmniej na rok, bo tyle potrzeba mi więcej czasu, żeby opanować w miarę podstawy. Później można starać się kupić inny akordon, lepszej jakości, większy akordon. No właśnie, to już wspomniałem. Na początek polecam Wam wszystkim nie kupować jak największego akordeonu, jak najpiękniejszego akordeonu. Według mnie najlepsze jest 80 basów do 90 basów, ja gram na, nawet na 90 basów. Także jeżeli kupicie sobie 90, 90 basów, to będziecie mogli mieć go na całe życie, bo jest to najbardziej wygodny akordeon ze wszystkich 90 basów, jest pomiędzy najmniejszym a największym i łatwo go zabrać na ognisko, na grilla, na morze, gdziekolwiek chcemy, nie jest on za duży, a zagramy na nich 99% piosenek, bo ma wystarczająco dobry rozstaw oktaw. Także podsumowując, jeżeli chodzi o akordeon, najlepiej 80% Ocz chyba, że jesteśmy, nie wiem, mamy 10 lat, nie wiem ile macie akurat wy, ale jeżeli macie 10 lat to, to może mniejszy. Ale trzeba starać się od razu kupować możliwie, jak, który by wyglądał i brzmiał jak najbardziej profesjonalnie. że kiedy przestawimy się już na ten prawdziwy, prawidłowy akordeon, żeby nie był dodał nas szok, żebyśmy palcami nie musieli szukać gdzie, co i jak, po prostu żeby to było dla nas naturalne. Więc jeśli to jest możliwe, polecam Wam naprawdę zacząć od 80 basów. A, a jeśli jest to możliwe, najlepiej jeszcze 90 basów, bo wtedy będziecie mieć od początku ten sam akordeon. Zaoszczędzicie pieniędzy i problemów. Ja używam, jak już wspomniałem w tym odcinku, 90 basów hochner wystarczające, żeby zagrać naprawdę wszystko. I brzmienie jest no, naprawdę niezłe. Jakiego nie kupować akordonu? No, oczywiście nie kupujcie żadnych zabawek, nie wiem, są jakieś rosyjskie małe akordoniki, typu nie wiem, 4 basy, 8 basów, odradzam. I też nie kupujcie na pewno 120 basów, czyli tych największych akordonów, które się gra na koncertach, po prostu to jest za duże. To nawet wiele akordonistów profesjonalnych, którzy by mogli grać, nie używają tego akordonu. To są akordony na, na koncerty, często na, na jakieś występy takie bardzo, bardzo profesjonalne. Jakie polecam akordony? Yy, grałem na akordonie rosyjskim, małym, to był w zasadzie mój pierwszy kontakt właśnie z akordonem. Yy, Okej, okay, fajnie, na 5 minut jest to taka zabawka, a, a natomiast yy, yy, według mnie yy, najlepsze akordony, żeby yy, zacząć i nawet grać w nich później yy, to są akordony niemieckie, dlatego że nie wydamy używane niemieckie, dlatego że nie wydamy dużych pieniędzy, a będzie mieć naprawdę solidną jakość. Dobre brzmienie. Jakie akordony? Ja grałem najczęściej na akordonie Weltmeister i Hochner. Obecnie mam Hochnera, ale śmiało mogę, mógłbym w każdej chwili przeczytać się na Weltmeistera. Dlatego dlaczego są dobre, dlatego że to jest dobra jakość za niską cenę. Oczywiście przystęp, oczywiście nie, nie są to jakieś symboliczne pieniądze, ale naprawdę często wydamy te same pieniądze, kupimy słaby akordeon, który nie będziemy zadowoleni. I co ważne, gorsze akordeony, jeżeli kupimy. Każdy akordeon ma miech, który, który, który używamy. W niemieckich akordeonach, nie tylko oczywiście w niemieckich, ale tego mówię, Weltmeister, Hochner ten nie chodzi lekko, szczególnie na początku, kiedy uczymy się grać, może nas na ręka boleć, więc polecam bardzo tego typu akordony się trzymać na początek przynajmniej, później możecie sobie kupić oczywiście jakiś inny, ale Weltmeister naprawdę będziecie zadowoleni. Czyli, jak mówiłem, to 80-90 basów najlepiej niemiecki, Weltmeister lub Hochner. Okej, okay, mamy akordeon, już chcemy grać, co dalej? Bardzo ważne jest siedzenie, na którym będziemy grać. Dlatego, że w zasadzie siedzenie, na którym ja siedzę jest nieprawidłowe. Ja siedzę na czymś takim. Dlaczego jest to fotel nieprawidłowy do gry na akordeonie? Tutaj nie widać, ale mam jeszcze oparcia. E, oczywiście ja go wykorzystuję, bo wykorzystuję ten do, do wielu rzeczy ten fotel i, i nie inwestuję tutaj specjalnie na, na taboret, może, może z czasem tak zrobię. E, natomiast powinien być to taboret najlepiej kręcony, gdzie możemy regulować sobie wysokość. E, jeżeli zaczynacie akordeon, to być może jeszcze nie jesteście dorośli, więc byćcie rośli, więc dobrze sobie fajnie regulować. I wtedy, e, jeżeli mamy odpowiedni taboret, e, Wygodnie nam grać, to znaczy ręce możemy rozkładać i tak dalej. E, mamy wtedy też, zmusza nas to do sylwetki wyprostowanej. E, mówiąc krótko, nasza, jakość naszej gry będzie odpowiednia. Może na początku troszeczkę będzie dziwnie, niewygodnie, ale zobaczycie, że, że warto. E, będzie wyglądać profesjonalnie, będziecie grać się z czasem profesjonalnie. Także tylko taboraty, bez żadnych oparć na pewno. E, Ok, czyli mamy, mamy już akordeon, wiemy, jaka marka, jaki taboret. Yy, co dalej? Jak zaczynamy grać? Yy, zaczynamy grać od prawej ręki. Czyli prawa ręka na monitorze waszym, może to będzie lewa, bo to wszystko odwrotnie, ale to jest prawa ręka, tak? Yy, I gramy, uczymy się grać linii melodyjnej. Dopiero kiedy, dopiero kiedy, nasza ręka będzie wyćwiczona, kiedy gramy, będziemy grać, nie wiem, jedną, zagramy dwie, trzy piosenki, e, poczujemy się już dosyć e, pewnie, wtedy możemy próbować grać z basami. To nie jest takie proste, bo e, basy to gramy oczywiście lewą ręką, one Mózg nasz, będzie ciężko nam się przystosować, żeby grać coś innego prawą ręką, coś innego lewą ręką, prawda? Jak, jeżeli będziemy chcieli zacząć z basami, w ogóle jaka najlepsza jest piosenka, żeby zacząć grać i żeby grać szybko i z basami, to znajdziecie na jednym z moich odcinków, pokazałem jak, jak grać to jest piosenka Mam chusteczkę. Dlaczego ta piosenka? Jest banalnie prosta. Czyli używamy prawej ręki, to mam używam tylko, jeżeli użyjemy je odpowiednio, nie musimy w ogóle przesuwać tej ręki, czyli gramy la 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 la, la tak radzi na tym filmie, i w zasadzie nie musimy praktycznie nic innego robić, natomiast lewa ręka, jeżeli chodzi o basy, gramy dokładnie tak samo, czyli pa 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 pa. pa, pa Pa, pa. I dlaczego jest to ważne? Dlatego, że jest to yy, nasz mózg, jeżeli coś robimy szczególnie dwoma rękami robimy zazwyczaj coś równocześnie i na początku gry będziemy też chcieli tak samo grać basami jak prawą ręką. No i skoro tak yy, to akurat w tej piosence nie będzie żadnego problemu, bo akurat jest to, wychodzi naturalnie. Gramy po prostu cały czas to samo basami, lewą ręką pa 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 i prawie to samo gramy cały czas prawą ręką. Czyli jest to bardzo łatwo zsynchronizować. E, także mam chusteczkę. jeżeli nie wiecie, jak ją zagrać, jest to możecie znaleźć na moim kanale. E, polecam tę piosenkę, dlatego że jeżeli zagracie szybko, nauczycie szybko się szybko grać jakąś piosenkę i z basami, uwierzycie, że możecie to grać. Bo jeżeli będziecie grać trudne piosenki, to jeszcze ze złym akordem, źle dobrany akordeon, przestaniecie grać pewnie po tygodniu, dwóch tygodniach. Ale jeżeli zrobicie tak jak ja mówię, czyli kupicie odpowiedni akordeon, zaczniecie grać od prawej ręki i piosenkę, między innymi, ale najlepiej, mam chusteczkę. Tam mamy jeszcze, na, na, na tym kanale są jeszcze inne piosenki, typu mam chusteczkę, zielony mosteczek i tak dalej, tak dalej, też bardziej skomplikowane. Ale że zagracie mam chusteczkę, tak jak ja mówię, obiecuję Wam, będziecie grać prawą ręką już pierwszego dnia, a z basami prawdopodobnie drugiego, trzeciego dnia, może tego samego dnia, jak się uprzecie, będziecie mogli zagrać piosenkę i pokazać rodzinie, umiem grać. Eee, co jeszcze ważne, zapisałem. Hmm. Może nie jest tak ważne dla Was, będzie się to bywać może głupie, ale hmm, już teraz, zanim zaczniecie kupować akordeon czy, czy grać, eee, możecie spróbować, czy potraficie, mając rękę, podnosić oddzielnie palce, nie odrywając innych palców. Dlatego, że jak później będziecie grać, będziecie robić hmm, błędy i bardzo ważne, żeby te palce, one chodziły niezależnie. Także jak po życiu, położycie sobie na stole, możecie zobaczyć, czy te palce słuchają Was. Czy możecie podnieść jeden palec ten, o który chcecie, bez podnoszenia innych palców. To jest takie ciekawe ćwiczenie, które możecie sobie robić w domu po to, żeby wyregulować palce. One muszą chodzić, one muszą po prostu być coś, coś tego to, to, takiego. To jest proste, jak, jak, jak teraz raz pokazuję, natomiast na klawiaturze one, zobaczycie, nie będą was chciały słuchać. Więc taką palcówkę, trzeba palcówka możecie sobie poćwiczyć, jeżeli chodzi o nuty, jakie, jakie nuty kupić, jakie, jakie inne przyrządy to może opowiem w innym odcinku to na początek, jeżeli chcecie zacząć grać, tak jak mówię dobry akordeon, 80 basów polecam niemiecki może być Weltmeister, Hockner do 90 basów na pewno nie 120 dobry taboret i zaczynamy od prawej ręki Zaczynam od prawej ręki. Najlepiej mam chusteczkę i obiecuję Wam, gracie już dzisiaj tą piosenkę. Zobaczcie sobie e, na jednym z moich filmików na tym kanale: jest Ja grać mam chusteczkę. Jest naprawdę tak prosto i każdy tam melodię zna, czy zagracie do babci, czy zagracie komukolwiek. Każdy zna tą chusteczkę, e, zna to, przepraszam, tą piosenkę. E, także jesteście w zagrać ją już dzisiaj. To wszystko na dzisiaj. Mam na następnym odcinku może powiem więcej też jeszcze o innych kwestiach z graniem z akordonem. Także zapraszam na mój kolejny odcinek. Do zobaczenia.